Ale ta moja żona jest dziwna, naprawdę. Halo, co tam? Chciałem się zapytać, o której wrócisz do domu? Jak to 21? Przecież kończysz o 19. No to 2 godziny będziesz jechała? Przecież masz tylko 10 minut do domu. Ale jak to do sklepu? Po co? Na zakupy? Aha. A nie chciałabyś mi kupić jeszcze Desperadosa? A, piję za dużo? Chyba w ogóle się z kimś pomyliłaś, no nie? Hmm? Może mnie po prostu zdradzasz i wiesz, i tam gdzieś po prostu jeździsz i lecisz do innego, co? Nie lecisz? Ale pewnie lecisz na innego. A gdzie lecisz? Jak to do... Co? Jak to do Barcelony? Nie możesz tak. Ja się nie... Albo czekaj. A masz bilet? Wygrałaś. No to możemy razem jechać. Przecież jesteśmy pieprzonym małżeństwem. Tylko jeden bilet. A nie chciałabyś zostać w domu? Ja bym sobie poleciał. Zrobił wakacje, co? Jak to nie? Nigdy nie byłaś za granicą. Dobra. Dobra, dobra, oddam ci ten cholerny bilet, ale będzie mi bardzo smutno. Będzie mi bardzo smutno, jak wyjedziesz na te wakacje. Nio, nio, też cię kocham, też cię kocham. Czekaj, muszę się oprzeć, bo mnie całe mięśnie bolą. Jo, to życzę miłych wakacji, ja tu będę smutał, będzie mi smutno. Ha, ja pierdzielę, w końcu! W końcu, kurde, pojechała głupia baba, kurde, tam już nie będzie mi tutaj marudziła tam. Teraz trzeba sobie tutaj po prostu zrobić party, otworzyć piwko. No i znowu mnie bierze dwójeczka. Kurde, po tym piwie dwójeczka, dwójeczka. Jakby człowiek nie mógł się napić i dwójka by tak nie ciągnęła. Znajomi, 585 znajomych, ale wszyscy 3200, pyk, wszyscy zaznaczamy wszystkich, pyłom i wszystkich zapraszamy na party, na imprezy, haha, bo głupia żonka na wakacje pojechała, na wakacje pojechała, cały tydzień chata wolna, cały tydzień chata moja, ha, super. Kurde, no to lecimy.